Dzień dobry. Jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog. Trenerskie życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. I to jest właśnie jeden z tych elementów, o których mówię, prawda? Jeżeli miałabyś dokładnie takiego człowieka, który no... jest, po prostu jest i mówi do ciebie na tle jakiejś białej ściany, no to ciężko jest uwierzyć w to, że ten człowiek ma coś do powiedzenia, że ten człowiek jest naprawdę zafascynowany tym, co mówi, że ten człowiek chce coś dobrego ci przekazać. I gestykulacja, której mieliśmy zacząć mówić wczoraj, ale coś nam przerwało, gestykulacja właśnie na tym polega, że kiedy chcesz przekazać, tak, no jest mnóstwo tych różnych badań i tak dalej, pewnie nieraz byłaś na prezentacji, która mówi, że tylko 7% treści, którą przekazujemy, pochodzi ze słów, które wypowiadamy, a cała reszta to jest właśnie otoczka, czyli tembr głosu, czyli to, w jaki sposób to wypowiadamy, czyli cała mowa ciała, którą tu stosujemy. No, najprostszy przykład świata. Jeżeli masz rodzeństwo, jedno i drugie, i jest mama na przykład, która każe, jest syn i córka, o, i każe synowi przeprosić siostrę, dlatego że zrobił coś złego i mają przeprosić i koniec tematu. I idzie do niej do pokoju, wściekły po prostu, bo wie, że nie zrobił źle, przynajmniej w jego mniemaniu, podchodzi do siostry i patrząc jej głęboko w oczy, tak żeby mama słyszała, ale nie widziała, mówi: przepraszam cię. No, jakie to są przeprosiny? Z drugiej strony można totalnie pominąć słowa, jeżeli, nie wiem, coś stłuczesz i jest ci cholernie przykro, że to się wydarzyło i zrobiłaś to totalnie chcący, to może być... I w tym momencie mowa ciała, sprzężenie tutaj wszystkiego, mimika twarzy, odgłos, który wydaliśmy, totalnie bez żadnego słowa mówi: przepraszam, rany, co ja zrobiłem, przecież to nie powinno było się wydarzyć, nie chciałem tego. I możemy tą mową ciała zarządzać. Teraz w momencie, kiedy ja prowadzę szkolenie i czy rozmawiam z dowolnym człowiekiem, rozmawiam z tobą na tym vlogu codziennie, to też jest taka forma, przede wszystkim tak, mojej ekspresji, dlatego że robię to od bardzo wielu lat. Gestykulacja jest trudna, od tego zacznijmy. Dlatego że o ile z pewną gestykulacją, nie chcę powiedzieć, że człowiek się rodzi, ale na pewno się oswaja. Ja wychowywałem się dzięki moim rodzicom na scenie, dlatego że, nie wiem, pierwsze wrażenia, pierwsze wspomnienia, jakie mam, czy też historie, które słyszę za każdym razem, kiedy odbywa się zjazd chóru moich rodziców, to, że jako tam dwu czy trzylatek wziąłem sobie zydelek i stanąłem za moim tatą i zacząłem dyrygować całym zespołem. Co jest bardzo trudne. Ja ostatnio nawet przeprowadziłem sobie taki tekst po 10 latach prowadzenia działalności, że wyszedłem przed grupę i powiedziałem coś i rozłożyłem ręce i starałem się mówić dalej z tymi rozłożonymi rękami, bo to było oczywiście, miało to sens, bo to był środek jakiejś tam historii, i mówiłem z tymi rozłożonymi rękami. Rozpostarte ramiona przed grupą to jest coś, co wymaga bardzo dużego treningu, wymaga lat doświadczeń, bo to nie jest proste, żeby się tak otworzyć. Dużo łatwiej jest. Zobacz, prosty przykład. W momencie, kiedy człowiek jest zestresowany albo nie ma takiego doświadczenia, no to staje w tym momencie przed grupą i mówi: dzień dobry, no bo ja chciałem dzisiaj tutaj poopowiadać o czymś tam. Natychmiast się gasimy, natychmiast jesteśmy tacy przygnieceni stresem, który mamy. A w momencie, kiedy zaczynamy się otwierać, to jest nam dużo łatwiej pokazać otwartą klatkę piersiową. Więc ta gestykulacja, tak jak mówię, po pierwsze jest wyuczona w jakiś sposób. Dla mnie jest narzędziem tego, żeby łapać uwagę, żeby łapać Twoją uwagę, żeby łapać uwagę moich kursantów. Bo oczywiście, można powiedzieć, doskonała treść obroni się sama, ale przez cały czas, od samego początku trwania tego vloga, mówimy o tym, że komunikacja polega na tym, że mamy nadawcę, mamy odbiorcę, a po drodze jest szum. A naszym zadaniem jako komunikatorów jest ten szum minimalizować. I teraz nawet jeżeli, nie wiem, oglądasz tego vloga w tramwaju i nie usłyszałaś tego, co ja w tym momencie powiedziałem, to jak mówię minimalizować i pokazuję dodatkowo, co się tutaj dzieje, to jest ci łatwiej wychwycić. Nie musisz cofać, nie skazuje cię na to, żebyś zgubiła wątek. I dlatego w momencie, kiedy rozmawiasz, szczególnie kiedy przygotowujesz się, na przykład jesteś na samym początku swojej drogi bycia coraz lepszym komunikatorem, tak? Czyli człowiekiem, który się coraz lepiej chce komunikować, to możesz
popatrzeć na siebie przed lustrem. To jest jedno z najgenialniejszych ćwiczeń ever. Popatrz na siebie przed lustrem, a już najlepiej włącz kamerę, tak, żeby móc później na świeżo to odczytać i zobacz to, w jaki sposób rozmawiasz. Czy ta komunikacja twoja jest lekka, czy być może faktycznie cię spina, czy być może stoisz z rękami w kieszeniach. Kiedy mówisz, to też ma pewnego rodzaju zastosowanie oczywiście. To wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Więc to, że ja tak bardzo dużo gestykuluję, to jest moja ekspresja, to jest sposób na trzymanie uwagi, a jednocześnie jest to pewnego rodzaju narzędzie, które no, sprawia, że mam lepszy odbiór tej treści, którą przekazuję. I ten lepszy odbiór bazuje na wynikach, które mam. Czyli na tym, że ludzie lubią ze mną rozmawiać, na tym, że ludzie lubią mnie słuchać i na tym, że ludzie mówią mi, hej Ludwik, słuchaj, to było naprawdę ekstra szkolenie. Wydaje mi się, że gdybym dokładnie tą samą treść szkolenia przeprowadził właśnie w ten sposób. Dzień dobry, dzisiaj będziemy rozmawiać na niesamowicie ekscytujący temat, który po prostu zmiecie was z nóg. No to To raczej mogłoby się nie udać. Dlatego, tak jak powiedziałem, gorąco zachęcam Cię do zrobienia takiego bardzo prostego ćwiczenia. Weź kamerę, weź swój telefon, postaw go na biurku, zacznij nagrywać i przedstaw się. Zrób swój elevator pitch. Opowiedz o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego warto z Tobą współpracować. Jeśli masz ochotę, prześlij go do mnie. Tak jak odpowiedziałem wszystkim Wam, którzy wysłaliście mi swoje elevator pitch, możemy to zrobić również na podstawie wideo. Ja jestem w tej chwili jeszcze przez półtora tygodnia w Warszawie. Mam tutaj zdecydowanie więcej czasu niż w momencie, kiedy jestem odcięty od świata. Tam w Europie, tu w Warszawie. Widzisz, że to wszystko się cały czas jakby no, naturalnie już odbywa. Ja nie muszę myśleć o tej gestykulacji, więc jeżeli chcesz sobie nad tym popracować, gorąco Cię zapraszam, a my zobaczymy się jutro. Dzięki, do zobaczenia, cześć.